Jesteśmy po pierwszym dniu w Limanowej. Proszę o podsumowanie. Gdyby nie ten pan, było dobrze. Nie, żartuję. Tak naprawdę no, samochód nam się nieszczególnie dziś prowadzi. Takie zawody trochę nieudane, powiem. Mam nadzieję, że popada jutro, troszeczkę się to wyrówna, te szanse. Trasa fajna, trzeci raz już jadę na niej. Tylko no, wynik akurat. No szkoda, że tym razem na podium nie stanę. Czy to jest wina samochodu, czy pogody? Znaczy tak, po jachodnej tak naprawdę nic żeśmy nie robili z autem, a dzisiaj w ogóle się nie prowadziło. Na tych szybkich partiach, nie wiem, po prostu szukamy, zmieniamy opony, no kombinujemy tak, żeby było lepiej. Może jutro coś się odmieni, na to liczymy. Jesteśmy po drugim dniu zawodów w Limanowej. Wczoraj wszystko w zasadzie szło dobrze o czasie. Dzisiaj duże problemy organizacyjne. Jak się w tym wszystkim odnalazłeś? Jaki wynik na koniec dzisiejszego dnia? No, wynik po dwóch zawodach tak naprawdę, gdzie w jachodnej i w Załużu byliśmy na podium. No, nie udało się te zawody. No, chcę zapomnieć jak najszybciej. No trochę żeśmy dzisiaj faktycznie, organizator miał problemów z tym olejem, który został na początku gdzieś tam na trasie. No 3 godziny żeśmy posiedzieli, ale no jest okej. Okay. Tragedia, hej. Już to nie przeczytają tutaj. I tam stoi.